Oho! Oho! Witajcie moi drodzy, witajcie w kolejnym poradniku prezentowym. Jeżeli klikniecie teraz w ten monitor tutaj, to zobaczycie poprzednie poradniki. Dla mamy, dla taty, dla nastolatka i oczywiście poradniki dotyczące gier komputerowych. Dzisiaj mam przyniosłem znowu worek prezentów i dzisiaj będziemy rozmawiać o drugiej części prezentów dla nastolatków. Pamiętajcie, tutaj macie wszystkie poprzednie poradniki. Po mojej prawej stronie prezentuję Wam Transformer Book, Asus Transformer Book Testo. Jest to, moi kochani, urządzenie chyba, nie wiem czy nawet nie jedyne w historii urządzeń mobilnych, którego stosunek jakości czy możliwości, które oferuje do ceny, jest wręcz idealny. Z takim bardzo tanim urządzeniem dostajemy Windows 8.1, pełną wersję, nie RT, tylko pełną desktopową wersję Windowsa 8.1. Dostajemy odłączany ekran dotykowy, pełną klawiaturę QWERTY, no i możliwości, które za tym idą, więc pakiet Office, pełny pakiet Office, więc różne gry, które możemy sobie pobrać z Windows Marketplace'a. Do 11 godzin baterię wytrzymuje w tym urządzeniu, więc to idealne urządzenie dla nastolatka, który chce notować na lekcji, czy na wykładzie na studiach, czy po prostu chce mieć urządzenie wielofunkcyjne, czyli coś, co może działać jako netbook mały, ale również jako tablet po odłączeniu od klawiatury. Asus Transformer T100. Tutaj do góry klikniecie i możecie przejść, zobaczyć sobie tę ofertę. A teraz Sony PlayStation z dyskiem 1-terabajtowym. Sony PlayStation 4 jest to konsola, która się w tej chwili z tych konsol nowej generacji, czyli Xbox One i PlayStation 4, sprzedaje się po prostu najlepiej. Jest tutaj po prostu więcej miejsca, tak jak sama nazwa wskazuje, dysk jest większy i można po prostu więcej gier zainstalować i więcej różnych dodatków na dysku wbudowanym w tę konsolę. Można tylko dodać, że na tej konsoli, na PlayStation 4 jest w tym momencie najwięcej gier ekskluzywnych, czyli takich gier, w które na żadnej innej platformie nie zagramy, tylko właśnie na PS4. Co więcej, w PlayStation mamy taką fajną wbudowaną funkcję, czyli jakby ta konsola zapamiętuje gry, w które gramy, zapamiętuje nasz styl grania i oferuje nam potem inne produkcje, które po prostu jakby, które wpasowują się w nasz styl rozgrywki. Kliknijcie w adnotację i przejdźcie zobaczyć tę ofertę. Minecraft to produkcja kultowa. Produkcja kultowa, która musiała zawitać na PlayStation 4. To PlayStation 4 to wersja 500-gigowa, ale w zestawie właśnie z grą Minecraft. Kosztuje w tej samej cenie co 1-terabajtowa, no ale gra jest naprawdę też sporo warta i gra jest to must have. Jeśli ktoś nie wie, co to Minecraft, to sandboxowa produkcja, w której naprawdę możemy wszystko. Możemy budować naprawdę architektoniczne cuda. Musicie to sprawdzić. Kliknijcie w anotację. Czapka mi spadła, muszę ją z powrotem umieścić na swojej czuprynie. W poprzednich poradnikach, przypominam, jeżeli klikniecie w monitor, wejdziecie do wszystkich poprzednich poradników, prezentowałem Wam różne smartfony Samsunga, ale ten jest wyjątkowy. Ten jest dla nastolatków, którzy chcą mieć Androida, ale chcą się poczuć, jakby mieli iPhone'a w kieszeni. Samsung Galaxy Alpha to smartfon właśnie z Androidem, smartfon koreańskiego producenta, który jednakże nie jest plastikowy. Ma metalową, tutaj bardzo pięknie prezentującą się ramkę. Jego bryła jest prosta, telefon jest naprawdę ergonomiczny, dobrze trzyma się w dłoni. No i jego głównym jakby aspektem, który przyciąga do tego właśnie modelu, jest eleganckość. Wygląd, bardzo dobrze prezentujący się po prostu telefon. Tak więc, no cóż, jeżeli klikniecie tutaj, przejdziecie zobaczyć tę ofertę. A tym razem coś dla nastoletnich amatorów sztuki fotografowania. Aparat z lustrzanka Nikona, mianowicie model D2000 z obiektywem AF-S DX Zoom Nikkor 18 do 105 mm. Taki właśnie obiektyw znajduje się w zestawie oraz oczywiście Buddy D5200. Oczywiście ten aparat ma stabilizator obrazu, który działa naprawdę dobrze, 24 megapiksele,
ruchomy ekran LCD, który możemy sobie wyciągnąć, obrócić, jakkolwiek ustawić, żeby było nam wygodniej do zrobienia zdjęć. Ogniskową 18 mm, no i nagrywanie wideo w 1080p w 30 klatkach na sekundę. Oczywiście mamy również wyjście HDMI, dzięki któremu możemy na przykład do monitora bezpośrednio albo do telewizora podłączyć taki aparat, no i wyświetlać filmy czy zdjęcia, które zrobiliśmy. Tak więc jest to bardzo, bardzo ciekawa propozycja, jako po prostu początek, jako rozpoczęcie tej nastoletniej przygody z lustrzanką Nikona. Adnotacja, no i sprawdźcie tę ofertę, bo to naprawdę świetny pomysł na prezent. Nastolatkowie są często niezdarni, ja też to wiem i oni pewnie sami to też wiedzą. Dlatego idealną propozycją dla nich będzie smartfon Sony Xperia Z3 i to jeszcze w wersji z dual SIM, czyli z możliwością włożenia dwóch kart, na przykład dorzucenia sobie darmowego internetu Aero 2. W każdym razie jest to smartfon wodoodporny, wodoszczelny i odporny na kurz. Zapewnia to certyfikat IP58. No i dzięki temu możemy z takim smartfonem wskakiwać do wody, do basenu, do morza, do wanny. Możemy go wrzucić w piasek i absolutnie nic się nie stanie. Dodatkowo wielką zaletą jest duży ekran z bardzo dobrą, wyraźną matrycą, z dużą gęstością pikseli. No i jeszcze tutaj jest bardzo ciekawa bateria, ponieważ trzyma przy takim normalnym użytkowaniu aż 2 dni. Więc w przypadku smartfonów jest to unikat. Jeżeli więc rodzice czy dziadkowie mają troszeczkę pieniędzy, żeby wynagrodzić na przykład swojego pupila za dobre wyniki w nauce, to Xperia Z3 będzie, myślę, najlepszym pomysłem. Adnotacje tutaj macie, kliknijcie w to i sprawdźcie tę jakże bardzo dobrą ofertę. Ja Wam dziękuję za ten poradnik. Kliknijcie w monitor, żeby sprawdzić wszystkie inne, między innymi pomysły na prezent dla taty. A ja uciekam stąd. Zobaczymy się jeszcze raz w kolejnym filmie. Wszystkie linki macie w opisie tego też materiału. No i do pełnych ofert również znajdują się właśnie tam odniesienia. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Zbieram swoje manatki i idę.